ludzie zgrani, motocykliści, są grzeczni, inteligentni i dlatego takie coś się każdemu podoba. Chciałem tutaj zaznaczyć, że takim głównym celem było to, że nigdy nie był odbyty taki spot motocyklowy nigdy w Sokolnikach. I razem z tatą pomyśleliśmy sobie, że dlaczego najwyższa jest to pora, dlaczego by nie? U nas nie spróbować tutaj zorganizować w parku, tym bardziej, że my mamy na to warunki. Bardzo też był chętny na to wójt gminy Sokolniki. I jak widać, frekwencja jest dosyć spora, także mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze nas więcej. Jeszcze bardziej podkręcimy te tempo, jeszcze więcej motocykli i jeszcze więcej hałasu. Tutaj współpraca, widzę, z Wrak Racem jest, tak więc wspieramy to, co lokalne. Wspieramy to, co lokalne, pomagamy chłopakom. My już zorganizowaliśmy dużo takich imprez, pomagamy zdobyć się tutaj z życia takiego codziennego, także bardzo chętnie przystąpiłem do tego, żeby pomóc chłopakom prowadzić imprezę. Także dziękuję bardzo wszystkim za przybycie i przybywajcie, bo nadal tutaj się jeszcze dzieje, będzie się działo. A trzeba zapraszamy serdecznie. Różny przekrój tych maszyn, bo i nowe maszyny stare i są czterokołowce, tak zwane kłady. Tak, czyli nie skupiliśmy się na jakimś rodzaju danego motocykla. U nas jest zawsze furtka w Sokolnikach, w gminie otwarta na kłady, na trajki, na zwykłe motocykle, chopery, chryslery, ścigacze, także śmiało zapraszamy. Zawsze u nas są drzwi w gminie otwarte. Każdy motocykl jest mile widziany.